pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Ostródzie miało burzliwy przebieg. Radni chcieli rozwiać wszelkie wątpliwości na temat planowanej reorganizacji w Centrum Kultury. Dochodzą nas tam różne słuchy, że niektórych pracowników po prostu może czekać jakaś tam degradacja i tak dalej. No dlatego chcieliśmy, panie burmistrzu, porozmawiać o tym, bo nic gorszego jak za plecami coś się robi i nie jest to jawne i transparentne. Dlatego zastępca burmistrza potwierdził, że biuro promocji przejdzie do Centrum Kultury i zostanie połączone z Agencją Upowszechniania Kultury. Na pewno będzie połączona promocja, to i promocja, i Agencja Upowszechniania Kultury, to jest bezsporne. Fakt ten nie spodobał się większości radnym, którzy opowiadali się za strukturą, w której oba wydziały byłyby niezależne. W celu podkreślenia swojej decyzji radni przyjęli w tym celu uchwałę intencyjną. Zastępca burmistrza próbował uspokajać radnych, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Praca nad zmianami trwa już parę miesięcy. Nie będzie decyzji pochopnych. Ja mówię, jak już mówiłem, i państwa uwagi notowałem. Przekażę również z tą emocją, będę się starał, która tutaj była na sali, przekazać to burmistrzowi. No więcej, co mogę powiedzieć? Jeszcze raz dziękować wszystkim. Proszę spokojnie, jeszcze się nic nie stało. No Polacy, nic się nie stało. No. Dlatego temat zmian w Ostródzkim Centrum Kultury może powrócić na najbliższej sesji, która odbędzie się już 29 stycznia. Podczas 50. sesji Rady Miasta radni będą pochylać się nad uchwaleniem budżetu na 2014 rok. Transmisję na żywo już od godziny 9 na stronie www.telewizjamazury.pl.